Siemano, z tej strony Filo, a to jest specjalny odcinek, więc po prostu zapraszam do oglądania. Mów, przybyszu. Oczyściłem drogę do przystani. Znakomicie. Na ciebie zawsze można liczyć. A co z ryboludźmi? Wodianoi przyjęli topór jako gest dobrej woli. Na dowód pozostawili amulet. Powinien zapewnić wam nietykalność z ich strony. Zasłużyłeś na zapłatę, Wiedźminie. Orenów. Kurde, spoko pieniądze. Udam się do wieży maga. Wiem, że nie widzicie myszki, ale widzicie napis wieża maga i na środku mamy taką wieżę, gdzie postaram się udać i w sumie nie postaram, tylko to zrobię i po prostu do zobaczenia na miejscu. Blodziger. Dobra, tu jest wieża maga i do niej się chcę dostać. Pominąłem te topielce z nadzieją, że one mnie zostawią, ale chyba jak się odwrócę, to... Standardowy zapis, bo nigdy nie wiadomo, co się może stać. Tak, o kurcze. To jeszcze przed wejściem szybki pojedynek. To zamknięte. Może Ardem uderzymy. Dalej nic. Może jest jakieś inne wejście do środka. Dobra, przyszedłem wokół wieży i jakby nic nie widzę. Okej, dobra, jest zamknięty. Może trzeba jakiś klucz znaleźć. I obstawiam w takim razie, że to też jest po prostu najwidoczniej nie na nasz etap gry. Skoro nie możemy tam wejść. Więc po prostu się udam do Skojatelno. Żeby w końcu jakoś fajniej, porządniej ruszyć z tematem, nie? A nie tylko siedzimy w miejscu. Bo to też chyba nie o to chodzi, żeby cały czas siedzieć z jednym ciągle tym samym, ciągle tą samą rzeczą. Blitziger, mój ulubiony potwór. Ry, dawaj. Ja nie wiem, jestem jakiś chyba nienormalny na punkcie Blitzigerów, ale naprawdę... No, lepszego mobka w tej grze jeszcze nie widziałem. Wojownik zwiadowca, wojownik Skojatel, wiadownik. Dobra, trzeba do Jawienina po prostu pójść. Tak w skrócie. Także Jawieninie. Tak. Masz dla mnie jakieś zadanie? Udowodniłeś, że potrafisz sprawnie poruszać się po bagnach i wyświadczyłeś nam przysługę. Teraz chcę cię poprosić o drugą. Słucham. Podobno w okolicy pojawili się rycerze zakonu Płonącej Róży. Ci mordercy nienawidzą nieludzi i wcześniej czy później przyjdą, żeby nas zabić. Co ja mam z tym wspólnego? Przeprowadź moje komando na cmentarzysko golemów. Będzie tam czekał Hafkaren z transportem broni. Musimy się przygotować do walki z Dwan. A gdyby wystąpiły komplikacje, oczekuję, że będziesz walczył. Że nie dopuścisz do rozbicia komanda. Jak już wcześniej, już mówiłem w poprzednich odcinkach, to że wolę stanąć po stronie Skojatel, bo to oni jakby mają niecałkowitą rację, nie? Ale więcej racji w tym, co robią na pewno. Tak w mojej opinii jest, no i też w waszej po części, tak? Bo jedna osoba właśnie pisała mi o tym. Także, no pomogę im, no. Dobrze, pomogę wam. Tylko powiedz mi, kim są Hafkaren? Cieszę się. Hawekarzy, jak mówią o nich ludzie, zaopatrują komanda w broń. Nie traćmy więcej czasu. Oddział jest gotowy. Niech wasz krok będzie miękki, a oddech spokojny. Walczcie dzielnie, bracia. Zakonnicy stanowią poważne zagrożenie? Są ciężko opancerzeni. Lepiej przygotuj się na trudną przeprawę. Słyszałem, że wiedźmini wspomagają się w walce eliksirami. Tak, chyba mi się przydadzą. Kurde, co i oni będą teraz za mną podążać? Kurczę, czuję się tak jakby odpowiedzialny trochę teraz. Ale dobra, do boju! Do boju, drużyno, no. Jakoś musimy sobie poradzić. Siegfrieda nie zabijemy na pewno. Tylko jakichś randomowych zakonników, więc w nich trochę wywalone. Bo oni sami nas...
Chociaż nie, tam nawet nas delikatnie szanują, ale generalnie no, walczą w imię czegoś, co jest totalnym głupstwem. No, więc myślę, że jakoś sobie musimy dać z nimi radę. Gdzie jest to cmentarzysko golemów? Tu jest. Czy jakbym tędy przeszedł, może będzie lepiej? Żeby przez tamtych topielcy, tamte topielce, tamtych topielców się nie przytygowywać. Nic się nie respi w sumie. Nie wiem, czy to tylko tak ten, czy zaraz mi wyjdzie coś. Ale tak to wygląda, zwłoki myśliwego. Uuu, kurde. Ty. I tego wcześniej tu chyba nie było. Szczerze. Albo nie mogłem tu się dostać też. Jest taka szansa, bo były jakieś za silne mobki. Cisza. Cisza jest czasami gorsza od hałasu. Bo kiedy jest głośno, to wiesz, co się może chować. A jak jest cisza, to... Okej, dobra, widzę już tam rycerzy na miejscu. Widzę rycerzy. Chyba, że to hawekarzy są. Ale wątpię, żeby hawekarzy byli tak z mieczami. O. Moje komando, Skojatel, bądźcie gotowi, to będzie ciężka walka. Ciężka. Czy mamy jakieś potki może na wierzchu? To są jaskółki pewnie. Tak, jaskółka. Tu z jaskółką coś mam. Mam puszczyk tej energii, dobra. Dobra, jakoś sobie damy radę. Mam art, to ich będę odpychał. Także chodźmy, chodźmy po prostu, nie przedłużajmy. Ich jest 6 razem z dowódcą, czyli w sumie 6-6, dobra. To uczciwie, uczciwie. Aha, od razu biją. To nie ma żadnego ostrzeżenia. Dobra, muszę dowódcy się pozbyć, nie widzę. Bo on będzie mi najbardziej przeszkadzał. Ale kurde, wygląda tankowato rzeczywiście, to trzeba przyznać mu. Kuszniku zasrany. Dobra. Jestem troszkę jakby wykończony. Pyk. Leżysz to leż. Okej, to mnie męczy aż tak. Używanie zaklęć. Kurde, bo ja nie chcę tracić komanda, ale się w nim zablokowałem, no. O. Kurde, no dobra, no nie jest źle, no straciłem niby tylko... Tylko 2 typiarzy, więc nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej. Jest nasz... Nasz... Siekiera, czy ja mam coś... To miejsce mam. O, Reny wezmę. Wezmę. Dobra. Ciekawią mnie generalnie te posągi, co tu są. Tych ogrów jakby. Ciekawy jestem, czy one mogą powstać jakoś. Pamiętam, że kiedyś jak się bawiłem tym pylonem, chyba było, nie wiem, czy na odcinku, czy poza nim, to umarłem, jak wszystkie kliknąłem, więc nie będę ich ruszał. No i po tej walce wychodzi na to, że musimy wracać do obozu. Chociaż przecież mieliśmy pójść do hawekarów, nie? A tutaj po hawekarach nie ma ani śladu. Chyba, że po prostu zakon Płonącej Róży też ich zawinął i zostawili zasadzkę, żeby nas się pozbyć. To też jest taka możliwość. Nieciekawie w sumie wyszło, no bo tylko pokonaliśmy tę część zakonu, ale wiecie, no, wyposażenie jak nie było, tak nie ma, jest tylko dwóch, chciałem powiedzieć ludzi, ale to przecież nie ludzie są, to dwóch Skojatel mniej. Musimy się dostosowywać do warunków, jakie są po prostu, tak, i tyle. Ciekawe, co powie teraz Javenin, co mamy zrobić w takim wypadku. Skąd pozyskać broń? Może do miasta będę musiał się udać jakoś, nie wiem. Doprowadziłem komando na miejsce. Walczyliśmy z braćmi zakonnymi. I jak mniemam, wyszliście z walki zwycięsko. Jestem bardzo zadowolony, Wiedźminie. Oto twoja nagroda. Nie było tam ani hawekara, ani broni. Zdobędziemy ją. Przyjdą inni.
chciwość Dwan nie zna granic. Przyjdą po nasze złoto. Najważniejsze, że zakon został pokonany. Jedno mogę ci obiecać. Jeszcze o mnie usłyszysz. Jestem o tym przekonany. Ten wiedźmin, o którego wypytywałeś. Dowiedziałem się czegoś, co może cię zainteresować. O. Mów. Szukali i znaleźli go ludzie ze znakami salamandry. Nie bronił się zaciekle. A więc nie zginął. Dlaczego więc ukrył swoje rzeczy? Być może domyślił się, że go dopadną. Uważaj na siebie, Gwynblade. Dziękuję, Iwinie. Okej. Dobra, 200 orenów. Zagadnienie zakończone. Czyli nie ma takiej lipy, że się nie udało. Berengar żyje. Znaczy, nie wiem, nie stwierdziłbym. Wątpię, że żyje. W padlęce salamandry i uważam, że tam mógł dokonać żywota. Okej, to muszę się udać do Kalksztajna, z tego co widzę. Z Shani można porozmawiać. Dobra, to wrócimy się do miasta. Pogadamy z Shani, z Loivardenem, z Kalksztajnem. Może coś z tego będzie, także nie męczę was. Zobaczymy się, jak będę na miejscu. Dobra, Loivarden, masz coś do powiedzenia? Tak? Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja tu stoję ze straganem i sprzedaję rzepę? Rozumiem. Nic nie rozumiesz, Bywaj. No, w sumie to się nic nie dowiedzieliśmy, więc idziemy teraz do... Chcesz pociupcia? Nie, dzięki. Idziemy do Shani. Albo Kalksztajna, zobaczymy, kto będzie bliżej. Ciekawy jestem w ogóle, co sądzi o nas Siegfried po tym wszystkim. Znaczy on nie wie, że za tym odpowiadam, no bo wszyscy nie żyją, ale... Wiecie, o co chodzi. Dobra, Shani gdzieś tutaj była. Tylko nie pamiętam gdzie, więc sobie na mapie sprawdzę. A Shani w szpitalu może być. To można okraść ją w tym czasie. Wracamy i zobaczymy, czy Shani jest w tym szpitalu, czy nie, bo... Teraz tak mi się w sumie przypomniało, że właśnie tam może się... Znajdować. O, jest. Jest Shani. To git. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Do zobaczenia. Okej. Dowiedzieliśmy się czegoś o tym więźniu. Więc było warto pójść. Przyjść do niej, teraz do Kalksztajna. Kalksztajna chyba się mówi w sumie. Bo z nim mieliśmy mu jakieś informacje przekazać, nie wiem czy to z ołtarzu było, czy z czegoś, czy lwie. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Przypomnij mi, gdzie szukać o niej? W księgach, Geralt. Bowiem księgi są największą... Dobra, księgi... Porozmawiaj z mieszkańcami Bagien. Znane są przypadki, w których wiedza... Muszę wysłuchać mieszkańców Bagien. Okej. Okay. Przychodzę w... Masz... Jeszcze nie... Nie zwlek... Aha, to muszę pogadać z mieszkańcami, dobra. Mieszkańcami muszę pogadać. Jak się dostać do tej wieży? Się zajmiemy zleceniem na Hinopsy. Potrzebuję chyba książki jeszcze ten... której przeczytam... jak będę zbierać z nich te... Launcha, czy co tam trzeba było zebrać. Więc w celu znalezienia tej książki wyczytałem, że antykwariusz może ją posiadać. Więc kurczę... Kurde, ile on ma tych książek, to chyba wszystko kupił szczerze, ale nie będzie mnie stać niestety. Ostrzygą Wilkołaku Mechinopsą, no to zdaje się, że to jest to. No niestety, trzeba kupić. Trzeba kupić
Inaczej Lipton. Okej, okay, wilkołak, sierść wilkołaka, strzyga, serce strzygi i echinops. Także zobaczymy się, jak będę polował na echinopsiki. Mam nadzieję, że za dnia chyba. One chyba za dnia się wyświetlają, tak, one spać mi się nie czekają do nocy, one na bagnach atakują od razu, tak, bez zbędnego czekania. Z tego, co przeczytałem w wiki Wiedźmina, Wikipedii Wiedźminowskiej, to one nocą wychodzą, więc szybko idziemy pomedytować i potem rozpoczniemy polowanie. I wszystko elegancko powinno się ułożyć. To mi się podoba. Dokładnie, mi też. O, nowy poziom. Fajnie, tylko teraz aktualnie walczę o przetrwanie. Więc... mam nadzieję, że to da Geraltowi motywację do walki. Okej, okay, także mamy już 3, nawet 4 kłącze Echinopsa, więc o jedno więcej się udało zdobyć. W międzyczasie Geralt jeszcze zdobył poziom na biciu stworków. Także udamy się do ogniska, rozdamy punkciki, przemedytujemy do dnia, żeby wiecie, już móc tam bezpiecznie wydostać się stąd. No i taki jest na razie game plan. Mamy jeden srebrny i 3 brązowe talenty. O, jakieś lepsze igni. To w sumie bym... wymagany uczeń, wymagany brązowy talent. No to i to mam. Aha, dobra, bo tu jest... dobra, to jest drugi poziom. Dobra, tak i tak idziemy. Żeby to igni było lepsze. Z Ardem już to mamy. Styl grupowy można by rozwinąć. Na pewno. Tyk. I ostatni srebrny talent. Co by tu dać? Siłę? No to by było fajne. Dobra, w siłę można pójść. No. Nie zaszkodzi, myślę. Teraz, gdzie jest ziutek, któremu musimy dać te kłącze Echinopsa? On jest z bagien, czy... ogrodnik. Okej, okay, rozumiem, czy on jest w mieście. Dobra. To zobaczymy się już u ogrodnika. Co to było? Deszcz. Dobra. Jesteśmy obok ogrodnika. Zobacz, jak pięknie rosną. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. 100 ryników wpadło, także git, jestem zadowolony, pozbieramy sobie jeszcze roślinki i co następne zrobimy? Też jakieś zlecenie, czy może coś innego, zaraz zobaczę. Możemy pójść na pewno za ten czas, jak mamy trochę pieniędzy do tego akwamariusza. On tak się nie nazywał, antykwariusza, o. Do antykwariusza. Zobaczcie, jakie tam książeczki ma. Czy jakieś byśmy nie chcieli. O. Szukam informacji o wieży na bagnach. Masz może jakieś księgi traktujące o tym? Pomyślmy. Tak, w słynnym dziele Bramy Tajemnicy, Alvaro, znajduje się ustęp o różnych magicznych wieżach. A o tej konkretnej? Tak. Zdaje mi się, że opisuje tam historię wieży na bagnach. W takim razie chciałbym nabyć tę księgę. Niestety nie mam jej. Od lat staram się odkupić ten foliał od Golana Vivaldiego, ale to uparty krasnolud. Spróbuj, może tobie się uda. Wiesz coś jeszcze? Tak mi coś chodziło po głowie i właśnie sobie przypomniałem. Była jeszcze druga księga o tej wieży. Zamieniam się w słuch. Ein Sofaur,
Gnomi traktat alchemiczny, praktycznie nie do zdobycia. Słyszałem kiedyś, że pewien pustelnik mieszkający na bagnach coś o niej wie, ale to nic pewnego. Dziękuję za radę. Okej. Przydatne informacje. Rzadko widuję. A ja rzadko widuję. Okej. Kurde, szkoda, że nie wiem, co przeczytałem, a co nie. O, jest, tę książkę już przeczytałeś, dobra. To dobrze. Dobrze, że jest coś takiego, bo bym niepotrzebnie czasem kupował książki. Kurde, kupowałbym rzeczy od niego, ale też by mi się przydało... Czekaj, mogę mu sprzedać to z powrotem. I chyba tak zrobię, bo jak to przeczytałem, to raczej wiedzę na temat tego posiadam. Tak mi się wydaje, tylko jak się sprzedaje, dać mu, tak? Czekaj. A. Mhm. Okej, dwa razy. Tak. No. To wrócę się w sumie po książki do Misia Kudłacza. Bo... tam chyba przytrzymuje je w tego karczmarza. W tym schowku. Tak pamiętam chyba, że tam zawsze zostawiałem takie rzeczy. I podejdę sobie z nimi do antykwariusza, sprzedam, żeby tu trochę grosza wpadło. Może za to kupię też jakiś lepszy oręż, bądź jakieś inne książki. Bo warto je czytać, żeby móc tutaj zbierać wszystko ze wszystkiego. No i wiecie, wiecie o co chodzi, tak? Także... Dobra, wypierdź, także. Dobra, dawaj mi tak. Te wszystkie książeczki, co tutaj odkładałem u ciebie. Śmieszne w sumie, bo jest 22 odcinek, a ja dopiero się znalazłem osoby, której mogę sprzedawać książki, które nagromadziłem w dosyć sporej ilości. No ale no lepiej późno niż wcale, wiadomo. I tylko jest to trochę komiczne, że przegrałem już 50 godzin w tej grze i... dopiero teraz takich rzeczy się dowiaduje. No nic. Jeszcze tych książek się tyle nazbierało, że... na dwie tury muszę... podejść do ziutka. Pyk. O, się nazbiera trochę pieniędzy. To może 3,5 kafla wyniesiemy. Za sprzedaż tych... już... przeczytanych lekturek. A, i u tego kowala to chyba... kurde, nie wiem w sumie, czy oręż się dało. Chyba zbroję się dało, ale nie wiem, czy oręż lepszy. Znaczy pewnie da się lecz, kurde. Tylko też się boję, żeby się nie okazało później, że z jakiejś misji coś dostaniemy. No ale zbroi raczej nie ma bata, żebym dostał. Co najwyżej, jakbym znalazł tego Wiedźmina. Co tam go szukamy i... nie pamiętam, jak się nazywał. Ten chyba na B jakiś był. To może od niego coś. Albo z jego ciała. Żeby było w miarę... wiecie, o co chodzi, tak... jak to powiedzieć? Kanonicznie, żeby pasowało tak jakby... do stylu... historii Wiedźmina. To nie będę sprzedawał tych zwoi, gdzie zawiera się właśnie informacja, że to jest fragment skradzionych z Kermoren Wiedźmińskich Tajemnic, zawiera recepty i mikstur, nie? To Geralt by raczej nie chodził i sprzedawał takie rzeczy, tylko by zostawiał w swojej sakwie, tak? Więc one zostaną już do końca gry w moim ekwipunku, żeby tak... kanonicznie, nie wiem jak to powiedzieć, podejść do właśnie tej gierki. A takie książki, które są normalnie dostępne u tych antykwariuszy czy zwoje, to mogę sprzedawać na spokojnie. To chyba jednak zaszalałem z tym 3,5 tysiąca, nie wiem jak to odmienić. No ale ten. No cóż. To możemy te historie w sumie kupić, mieć z głowy. Może
Może ta informacja o tym wszystkim coś nam da. Ta historia świata wygląda ciekawie. Tutaj napisał ją Roderick de November. Gdy podłożono ogień pod stos zbrodniarki, gdy ogarnęły ją płomienie, żyć owa poczęła zebranych na placu rycerzy, baronów, czarodziejów i panów rajców słowy tak okropnymi, że groza wszystkich przejęła. Choć wprzód wilgotnymi jeno polany stos obłożono, by diablica nie szczezła za prędko i snadniej katuszy ognia zaznała, teraz czym prędzej rozkazano suszu dorzucić i kaźń zakończyć. Ale iście demon siedział w onej przeklętnicy, bo choć już skwierczała grzecznie, o krzyku boleści nie wydała, jeno straszliwe jeszcze klątwy miotać poczęła w głos. Zrodzi się mściciel z mojej krwi, zrodzi się ze skalanej starszej krwi niszczyciel narodów i światów. On pomści mękę moją. Śmierć, śmierć i pomsta wam wszystkim i pokoleniom waszym. Tyle jeno zdołała wykrzyczeć, nim zgorzała. Tak właśnie zginęła Falka i taką karę poniosła za przelaną krew niewinną. Falka to jest chyba ta elfka, nie? Coś z tej krwi elfii, coś mi się tak kojarzy, że było. Tutaj jest jeszcze jedna. Historia najnowsza, anonim. Na niczym spełzł koncept marszałka Coehorna, albowiem jego flankowy zagon zatrzymała bohaterska piechota Wyzimy pod wojewodą Broniborem, krzawo swoją odwagę okupując, a w czasie gdy Wyzimczycy odpór dawali na skrzydle lewym, poszedł Nilfgaard w rozsypkę. Jedni pierzchać poczęli, inni wojowie zewsząd otoczeni, w niewielkich gromadach bronić się próbowali. To samo wnet stało się na skrzydle prawym, gdzie zawziętość krasnoludów i kondotierów w końcu nad impetem Nilfgaardu przemogła. Na całym froncie jeden wielki krzyk triumfu się podniósł, a w sercach królewskich rycerzy wstąpił nowy duch. W Nilfgaardczykach zaś duch upadł. Ręce ich pomdlały, a nasi łuszczyć zaczęli wrogów jak groch. Aż echo szło. I pojął marszałek polny Menno Coehorn, że batalia przegrana. Zobaczył, jak giną i w rozsypkę idą wokół niego brygady. I natenczas przybieżali ku niemu oficerowie, a rycerze konia podali świeżego, wołając, by uchodził i ratował życie. Ale nieustraszone biło serce w piersi nilfgaardzkiego marszałka. Nie godzi się, zawołał, odpychając wyciągane ku niemu wodze. Nie godzi się, bym miał jak tchórz umykać z pola, na którym pod moją komendą tylu dobrych mężów padło za cesarza. Okej, okay. Ten Coehorn coś mi mówi z książki, kojarzę. Nie wiem dokładnie, kim on był, ale coś pamiętam, że w książce padło to nazwisko bądź imię. Więc coś tutaj chyba zostało fajnie, jakieś nawiązanie z książki zapodane. Zobaczmy jeszcze bajki Klechdy. Czy jest to ciekawe? O, dobra, to jest coś o Wiedźminie. To poczytamy. Wówczas rzekła wróżka do Wiedźmina. Taką otrzymasz radę. Obuj żelazne buty, weź do ręki żelazny kostur, idź w żelaznych butach na koniec świata, a drogę przed sobą kosturem macaj, łzami skraplaj, idź przez ogień i wodę, nie ustawaj. Wstecz się nie oglądaj. A gdy już zedrą się chodaki, gdy zetrze się kostur żelazny, gdy już od wiatru i żaru oczy twoje wyschną, tak że już jedna łza z nich wypłynąć nie zdoła, wówczas na końcu świata odnajdziesz to, czego szukasz i to, co kochasz. Być może. I Wiedźmin poszedł przez ogień i wodę, wstecz się nie oglądał, ale nie wziął ni butów żelaznych, ni kostura, wziął tylko swój miecz wiedźmiński, nie posłuchał słów wróżki i dobrze zrobił, bo to była zła wróżka. No widzicie, czyli Wiedźmini po prostu są mądrzejsi, tak? Od jakichś tam czarodziejów, ta bajka nam tak powiedziała. Teraz koniunkcja sfer, to może być akurat ciekawe, bym sobie przeczytał. Adam Nivel napisał ją. Kataklizm nazywany koniunkcją sfer nastąpił półtora
1000 lat temu. W rezultacie katastrofy wiele obcych stworzeń zostało uwięzionych w naszej rzeczywistości. Reliktami koniunkcji są na przykład gule i graveiry, czyli istoty, które nie posiadają własnej niszy ekologicznej. Elfy twierdzą, że w czasie koniunkcji do naszego świata przywędrowali ludzie tuż po tym, jak zniszczyli swój ojczysty świat. Elfy głoszą ponadto, że właśnie wtedy ludzie nauczyli się władać magią. Wszystko to oczywiście podłe kłamstwa i chorobliwe wymysły nieludzi, którzy posunął się do najgorszych oszczerstw, byle był tylko uzasadnić swoje roszczenia. Akurat w uniwersum Wiedźmina, z tego co mi się wydaje, to elfy miały rację. To, że później się nauczyły od ludzi trochę w niefajny sposób tą rację pokazywać, to inna sprawa. Na razie to starczy, kącika literackiego. Pójdziemy teraz sobie do kowala i zobaczymy, jakie są możliwości z tym ulepszeniem naszego ekwipunku. Kowal jest chyba gdzieś tu. To jest Vivaldi. To do niego też mieliśmy pójść. Ale do kowala najpierw. Żeby się rozeznać, jakie są ceny, bo jeszcze nic nie kupię, bo nie wiem, ile tam Vivaldi będzie chciał ode mnie. O co? Może Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Jeśli chcesz coś... Przekuj mi miecz. Okej. I chyba u kowala możemy te takie rzeczy, co zdobyliśmy, zaimplementować do ostrza. Więc tak. Tutaj mamy otrzymane obrażenia minus 5. O, tylko że za 5000. Fajne, bo fajne, ale też drogi jak skurczesyn. No. Czy mogę go sprzedać, jak dobrze rozumiem? A jakbym tak zrobił? O kurde. Ojoj. Nie wiem, czy to chciałem robić szczerze, ale... Holender. No trudno. Kurde, i to jest tymczasowy. Zmarnowałem, no ale trudno. Dobra. Nie. No, jak kliknąłem, no to nie będę już czytał specjalnie, bo dawno nie zapisywałem. Dlatego to jest może luźne zarzucenie przez grę informacji, abym zapisał grę. I pójdziemy do Vivaldiego w sprawie tej książki o tej wieży, tak? Mam nadzieję, że pewnie coś będziemy musieli dla niego zrobić. Bo wątpię, żeby za pieniądze to chciał. Wątpię, że wydaje mi się, że to jakiś czyn. Co cię? Masz może bramę? Mam. To resztki mojej kolekcji. Niechętnie się ich pozbędę. Nalegam. Znasz zasadę popytu i podaży? Podaj cenę. Cholerna niewidzialna ręka rynku. Niech ci będzie. A jednak po prostu trzeba ją kupić i to nie jest jakaś specjalnie droga książka, ale też dobrze, tak? I zobaczmy, cóż to jest za księga. Tylko czemu jej nie mam w ekwipunku? Powinienem przeczytać. No ja chcę ją przeczytać, tylko że jej tutaj nie mam. Ty. Co jest? A tu jest, dobra. Bramy tajemnicy. Starzy ludzie prawią, że dawno, dawno temu na bagnach żył sobie mak. Dnie i noce ślęczał nad księgami i mędzurkami. Podobno szukał kamienia, który ołów zmienia w złoto, wodę źródlaną w okowite. Słowem, materię wszelką sublimuje. Okej. Okay. Nie podobał się bogom, bo w pysze swej sięgał tam, gdzie żaden śmiertelnik sięgać nie powinien. To taki Xardas w sumie, z Gotika. I tak pewnej nocy burza straszliwa powaliła wieżę czarownika. On jednak nową wybudował i czary uczynił. No to jest Xardas. Xardasa do Wiedźmina wkleili. Także tak. On jednak nową wybudował i z czary uczynił, którym burzę spętał. Aż pewnej nocy ziemia sama się ruszyła i powaliła wieżę czarownika. On jednak nową wybudował i czary uczynił,
którymi samą ziemię spętał. I tak ani niebo, ani ziemia nic magowi uczynić nie mogły. Aż pewnego dnia czarodziej zniknął. Jedni mówią, że ucznia przyjął i to go przywiodło do zguby, inni, że kobieta kresłu przyniosła, jeszcze inni, że dzieła maga obróciły się przeciw niemu. Tak czy owak, wieża stoi zamknięta, tajemnic swych strzeże, a co w niej ukryte, nikt nie wie. No to jest Xardas, on też nagle zniknął, tak? Jedyne, komu się pochwalił, to bezimiennemu, że przejął moc tam smoka, ożywieńca. Tylko, że Xardas do własnych celów w sumie to chciał wszystko. Znaczy, on oszukał każdego boga, żeby stać się potężnym na równi z tymi bogami. A tutejszy mag to może też właśnie gdzieś tam rywalizuje z boskimi, po prostu z bogami. Ciekawe. Z Kalksteinem warto się podzielić informacjami. Bardzo dobrze, ponieważ przeczytanie tej książki nic mi kompletnie nie powiedziało w sumie. Znaczy wiem tylko, że jakiś super ziutek tam był, ale dalej nie wiem, jak się tam dostać mam. Więc mam nadzieję, że Kalkstein jakoś mi tutaj podzieli się informacjami, tak? Jak, jeśli chodzi o wieżę. Co to da? Tak. Jak się tam dostać? Zebrałem nowe informacje. No mów! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9... Tak! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obalę teorię. Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach inf... Przepraszam, trochę mnie poniosło. Jasne. O, proszę. A może jednak grube to będzie lepsze? Dobra, no ja te sefiry... To ja przypadkiem... No właśnie... W międzyczasie znalazłem jakimś cudem i aktywowałem też te kamienie, bo stwierdziłem, że a dobra, może jakiś bonus z tego, a to okazuje się, że to jest po prostu misja. Misja główna, którą przypadkiem zrobiłem. Mam 6 sefir, tak, jeszcze 4. No, tylko nie wiem, czy jak to wskaże mi na mapie, gdzie mam szukać, czy coś. Nie wiadomo. Okej, z Raimondem porozmawiać, dobrze. Tak więc tak też zrobimy. Kurde, obejrzałem sobie jeszcze raz któryś odcinek, gdzie kapitana straży przyłapywaliśmy na tym, jak z salamandrą sobie gada. I tak zauważyłem, że w sumie niepotrzebnie przerwałem te akcje, ponieważ jakbym nie zabijał ich, tylko tam powiedzmy, że pasował się w jego ten intrygę, to może byśmy ciekawego się dowiedzieli. O, co jest? O, cholera! Się wpieprzyłem w kompot. Kurde. Czego oni szukają od detektywa? To mnie ciekawi. Już jesteś trupem. Czym im podpadł? Prosta dedukcja.
Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Aha. No to sobie pogadaliśmy. Dobrze, że chociaż areny mieli. Broszę. A to coś, co z psów miałem zbierać, to miało być w Salamandrze i nie ma tego. Czyli muszę chyba jednak te psy zabijać niestety. A to coś ten chociaż? Co taki? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję. Ile jestem? 200. Koszty śledztwa. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moje informacje. Takie też są koszty. Nie jest. Tak? Nie, coś się chyba spukowało. W każdym razie dziwna sytuacja. To jest spalony chyba. Ciężko, żeby się czegoś nowego mógł teraz dowiadywać. O! Przesyła mnie pan Marlow! O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Kurde, ty, jak tu się ta fabuła zaczęła biec. Czy ja mam znowu do Raymonda? Czekajcie, to jest bez sensu. O co chodzi? Marlow. Kim jest Marlow? No dobra, no gra się może zbugowała czy coś. Spoko, rozumiem. O co chodzi? Tak. Koszty. Nie jestem pro... Mam dla ciebie 200 orenów. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Szani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Super. Tylko miałem mu o tym Kaksztejnie powiedzieć i tu dupa. Czyli teraz sekcja zwłok mnie czeka. Okej. Okay. Mam wrażenie, że teraz nagle w jakimś zawrotnym tempie ta fabuła idzie. Normalnie z minuty na minutę wszystko się zmienia i nie byłem gotowy na coś takiego, ale dobra. Zapiszemy sobie. I co? Co można zrobić? Okej, okay. Powiem Loivardynowi, że mam dowód jego niewinności. Nie, Loivardyn się git kupcem wydaje, nie? Nie pamiętam, nie wiem, co jest dowodem na jego niewinność, szczerze, ale cieszy mnie to, że się takowy znalazł, bo on wydaje się być raczej dobrym ziomkiem. A przy okazji też się ucieszy, że go oczyszczamy z zarzutów. Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może im... Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go... Mam sprzedać Tiperat? Przywiązałem się do... Oferuję do... Powiedzmy... Nie myślałem o aż tak do... Noszę Tiperat jako amulet. Możemy dokonać... Okej, 500 orenów. Por, no mam, ale dobra. Mam 500 orenów. I mogę... Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to... Zasarana sefira. No dobra, jeszcze 3 zostały.
tak? W sumie może jakbym mu przed tym powiedział, że jest niewinny, to by mi taniej to sprzedał. Moje śledztwo przyniosło efekty. No dobrze. Skoro, jak wskazują dowody, nie współpracujesz z Salamandrą, to kim jesteś? Skromnym kupcem. Pozwól mi wyrazić swoją wdzięczność w gotówce. Nie mydl mi oczu, Declan. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na salamandry. Dowiedzieliście się czegoś? O tak, salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. Wie o tym zaledwie kilka osób. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. Jaki to ma związek z Salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się. Ciekawe. Ale dobra. O, 500 oranów. Dobra, czyli na zero wszedłem. No to git. Za taką cenę każdy z tych podejrzanych może być niewinny, jak na moje. Mam 7 sefir, jeszcze 3. Okej. Nie wiem, kurczę, ile aktualnie mamy materiału po zmontowaniu tego wszystkiego. Pewnie jakieś pół godziny. Ale kurde, to tak szybko wszystko się wydarzyło, że chciałbym już zakończyć na tym poziomie materiał, bo... Wiecie. Albo ciul, dobra, walić. Idziemy dalej z koksem. Co możemy teraz zrobić? Bym jakiś poboczny też zrobił, nie? Myślę, że dobrym pomysłem jest to, aby w tym odcinku jeszcze tutaj kościanego pokera sobie sprawdzić, tak? Tylko nie wiem, z kim mógłbym to zrobić, bo pokonałem ogrodnika. Nie wiem, kto następny, no. Z Zoltanem grałem, z ogrodnikiem grałem. Kto jeszcze by się skusił na partyjkę pokera z Wiedźminem? Na poziomie nie zawodowym, tylko jako nowicjusz, bo ci zawodowcy jeszcze nie są zainteresowani grą ze mną. No nic, pójdźmy może do Szani. W takim razie, jak już jesteśmy przy szpitalu. Mów szybko, bo nie mam czasu. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy... Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Do zobaczenia. Czyli z Szani musimy się spotkać u babuni, żeby z nią na ten temat porozmawiać, okej. To teraz tego i tak nie będziemy robić. Na razie chciałbym znaleźć właśnie ziutka, z którym mogę zagrać w tego kościanego pokera. Także zobaczymy się po prostu, aż kiedy znajdę taką osobę. Myślę, że poszukiwania, jakbym rozpoczął w karczmie, to nie byłby głupi pomysł, bo tam myślę, że mogą się znajdować tacy delikwenci. Nie wiem, z hazardzistą mam zagrać? Czy mam wrażenie, że z nim grałem, ale dobra. Kurde, mam jakiś duży street. To chyba dobrze. No i mamy to. Odrobiliśmy się, jeszcze zarobiliśmy ostatecznie. Tylko szkoda, że mi się to zadanie nie aktualizowało. Pomimo pokonania. Hazardzisty, tak. No to jednak nie byle kto. Można. Zagram. Bez urazy, ale zagraj sobie z Carmen w Zamtuzie naprzeciwko. Okej. Munro powiedział, żebyśmy z Carmen zagrali. Ja tu ja z Carmen pamiętam, że grałem już. No ale zrobię to jeszcze raz. Oj! Carmen widzi, że za duże pieniądze gra. Ja zapiszę. Mamy. 168. Fajnie się wzbogaciliśmy. Co jeśli pokonałem Carmen? Co dalej? Kto następny? Może teraz Munro się zgodzi na gierkę ze mną? Raczej nie, ale... Kto wie. Można. Zagraj sobie z Carmen w Zamtuzie na... Niech cię Zoltan doszkoli. Może z Zoltanem rzeczywiście to nie jest głupi pomysł, tak? Zagrać. Dobra, z tego co przeczytałem... Generalnie trochę głupia sytuacja, bo ten kościany poker to czterech... czy tam trzech przeciwników, bo nie wliczamy Zoltana. To było...
było w wiosce, tej pierwszej, początkowej lokalizacji, nie? I trochę lipa, bo już tam się nie dostanę. Natomiast tutaj, w tym rozdziale, według solucji mogę stoczyć pojedynek z ogrodnikiem, z którym to już zagrałem, z Carmen, z którą również zagrałem, oraz z Waską. A z Waską nie pamiętam, żebym grał w kościanego pokera. Więc tak, do niej się udamy po prostu, żeby sobie przypokerzyć. Mam nadzieję, że jak ją pokonam, to już będę mógł z kolejnym etapem zawodników pograć. Jak po Wasce dalej nic się nie zmieni, to pójdę do Zoltana, no i jak z Zoltanem też wygrana nic nie da, to w takim wypadku możliwe, że quest nam przepadł, kurczę, no. Wiem, że się modlicie, ale chciałbym zagrać. O, czekaj. Tu już coś ciekawego. Może porozmawiamy. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Zaczyna się jak... Ale kończy się inaczej. Bo to zła kobieta była. Kim był? To nie... Słuchaj. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Świetna historia, ale chciałem posłuchać... Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię. No i? Siedziby maga strzegły golemy pracujące... Jeden z... Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Mam tę kartę. Weź ją. Mnie nie jest już potrzebna. O. Zostało powiedziane. Skończą się dni suche. Z nieba spłyną błogosławione wody, a świat ogarnie głębina. Salam. Brali nas na spytki i grozili nam. Chcieli wiedzieć... I co powiedzieli? Jestem silny wiarą w panów. Nawet gdy mnie torturowali, nic im nie powiedziałem. Dziękuję. Niech wodni pan... Do zobaczenia. Salamandra była w wiosce i pytała cyglarzy o mnie. Błog... Wiemy, że poprowadziłeś zwiad elfów przeciw żołnierzom zakonu. Lecz nie obawiaj, miastowi nie dowiedzą się o tym. Okej. Wodni panowie, przybywajcie. Ale mogę z tobą Waska też zagrać? Żyć. A nie narzekamy. O, kości. Ja też. Super. Zagrajmy w kości. O to mi chodziło tak naprawdę. Reszta mnie nie interesuje. Tylko sobie zapiszę, żeby nie tracić zbyt dużo pieniędzy. Wiadomo, ktoś powie, że... Ty, co ty robisz, kurde... Ten... Ale... Ja jestem gotykowcem i... Ja mam proste podejście do gier. Czyli zapisuj w każdym możliwym momencie życia i jakbyś za bardzo przywalił, to wczytujesz. Znaczy, w każdym możliwym momencie życia w grze oczywiście, bo w życiu nie da się wpisywać, trzeba lecieć na free. Mamy dwie pary. Początek zapowiada się dobrze, ale Waska też nie ustępuje. Tak. Ja w takim wypadku, jako że pierwszy jestem, to zrobię tylko tak. Bezpiecznie zagram. Ona mu... O! I ona pójdzie chyba... Olina może? Czy też jednym? Okej. Okay. No i wygrałem. Super. Następna runda. Nie, powiem wam, że jak się wkręci człowiek w te kości, to naprawdę przyjemna gra jest. Parę z czwórek, parę z trójek i szóstka wolna. Bardzo fajny początek. Możliwe, że wygrywam szybko właśnie teraz z Waską. Dzięki oczywiście szczęściu. Bo tu nie ma oczywiście za grosz umiejętności, tylko po prostu szczęście z kości istnieje. I przegrałem. Okej, następna runda. Zobaczmy. Tutaj duże pieniądze są na stole. Warto byłoby wygrać. Oj. Sromotny wpierdziel. Więc wczytujemy. Kolejna porażka. O kurde, 3/6 na początek. No to tego się nie da przegrać. Teraz ewidentnie oddaje mi gierka. Dobra, chociaż 1/5, żeby była.
Kurde, oj, dobrze, bardzo dobrze. Lepiej niż się spodziewałem wyszło. Doskonale. Jest, wygrałem z Baską, poszukam innych przeciwników. Poszukam bardziej wymagających. Super. Mamy to. Udało się kościanego pokera przejść dalej. Doskonale wręcz.